Wearing light shoes, walking down the shore, diving head first down to the ocean floor. Your dark brown eyes reflect fireflies, slipping right. Cześć, witam Was w kolejnym vlogu. Mamy środę, przepiękna pogoda. Ciekawa jestem, ile jest stopni. Muszę zmienić chyba baterię w tej mojej pogodynce, bo coś nie chcę załapać kontaktu z tym czujnikiem na zewnątrz. No nieważne, w każdym razie mamy środę, ja mam dosyć luźny dzisiaj dzień. Będę nagrywać za chwilkę ulubieńców, stąd też ten mocny makijaż, bo inaczej bym się w ogóle prawie nie malowała. Ewentualnie jakiś taki make-up, no make-up, bo nie lubię być pomalowana, gdy siedzę w domu. Więc robię sobie makijaż, dosyć różko skończyłam, dopijam herbatę, jem śniadanie, oglądam YouTube'a, także jest to taki naprawdę chillowy poranek, w sumie nie poranek, bo już prawie południe. Ulubieńcy są już na kanale, więc serdecznie zapraszam, bo tradycyjnie zawsze dużo muzyki, fajne kosmetyki, naprawdę myślę, że warto, więc jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to zapraszam, gdzieś Wam tutaj podlinkuję film. I co, zapraszam do oglądania. Znowu będę pewnie przez dwa dni nagrywać, tak jak przez ostatni tydzień w sumie tak nagrywałam, więc i zapewne teraz też tak będę. Nie uwierzycie, ale znalazłam białego włosa wśród moich wszystkich włosów. Mam nadzieję, że to jest taki wyjątek tylko, a nie, że siwieje. No. Mam przepyszną herbatę. To jest Irving, biała, z poziomką i chyba pomarańczą. Nie, poziomka i mandarynka? Coś takiego. Bardzo dobra, polecam Wam tak samo tą białą, którą ostatnio kupiłam. To była granat z agrestem bodajże. Obie te są naprawdę pyszne, polecam Wam. W ogóle polecam Wam białe herbaty, nie wiem czemu, ale no po prostu są dobre z Irving. Serdecznie Wam polecam. Dobrze, ja się zbieram za nagrywanie, chociaż czuję, że będzie problematycznie, bo słońce co chwilę prześwituje przez chmury, nie lubię takiej pogody. Owszem, pięknie, że świeci słońce i jest przyjemniej, ale nie wtedy, kiedy chcę nagrywać, bo vlogi to tam vlogi, ale taki jak stacjonarny film się nagrywa, to naprawdę pasowałoby, żeby światło było jednolite i najlepiej, żeby nie było słońca, bo wbrew pozorom, ale słońce nie nadaje się do nagrań, niestety. Dobra, może jakoś mi się uda wszczelić tak w 20 minut gdzieś, gdzie nie będzie słońca, przynajmniej mam taką nadzieję. Nagrałam już ulubieńców, słuchajcie, jeszcze byłam na uczelni, bo musiałam szybko pojechać coś zawieźć, więc nie brałam nawet aparatu, bo mi się ładowała bateria, bo już totalnie mi się rozładowała, więc nie byłoby sensu nawet. W każdym razie już jestem w domu, jest pierwsza, zaraz sobie coś zjem na obiad. No i co, taki luźniejszy dzień, może co, może od razu zmontuję tych ulubieńców i wrzucę Wam jutro, myślę, że byłyby na kanale przed tym vlogiem, więc zapraszam jeszcze raz na ulubieńców, bo już są na kanale. I dzisiaj z racji tego, że mam więcej wolnego, to zrobimy sobie porządki w ubraniach. Przynajmniej taki mam plan. Średnio mi się chce, szczerze mówiąc, po tych wczorajszych porządkach, ale stwierdziłam, że jak już się za nie zabieram, to ogarnę może. Przynajmniej jedną szafę, bo mam jedną szafę, drugą szafę i buty jeszcze, więc chciałabym chociaż trochę ogarnąć cokolwiek z tego, no bo zejdzie mi też pewnie długo, więc dzisiaj również porządki wiosenne. Słyszałam, że od następnego tygodnia już ma być na plusie, ma być bardzo duża różnica temperatur w porównaniu właśnie do tego tygodnia, gdzie mamy minus 10, dzisiaj na przykład jest minus 10 w Krakowie, co jest naprawdę dużo jak na Kraków, w sensie dużo, mało stopni. No bo jest na minusie. Więc w następnym tygodniu, jak już ma przyjść ta wiosna, to może i posprzątajmy sobie w tej szafie i wyciągnę takie już, no nie mówię, że wiosenne, letnie rzeczy, ale można było coś już tam posegregować. Więc dobra, bierzemy się do roboty. Ja pewnie jeszcze coś w międzyczasie zjem. Wake up at your place. Wake up at mine. Same question always. I'm getting tired. We could have breakfast, counting your freckles, close to the west coast. How about that? Why don't we just get a place together? Mornings in our own bed, so much better. Balconies and bathtubs. What you want? Why don't we just get
spoko są. Spoko. Girl, you should wear a name tag. Girl, you should wear a name tag. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body, you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, 'cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag, it's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. Posprzątałam też taką moją wnękę tutaj, a la garderobę. Tu mam wszystkie spodnie, swetry, kurtki, torebki, ale nie pokazywałam wam tego, bo po prostu byłoby mi źle nagrywać tutaj, no bo jest to dosyć wąskie tu przejście. W każdym razie chciałam wam powiedzieć, że to też posprzątałam teraz, więc pozostaje mi tylko ogarnięcie jeszcze kosmetyków w łazience. Zmieniła mi się jedna cała szuflada, bo cała kolorówka tutaj była, a że ona teraz poszła do toaletki, no to mam wolną, jedną dużą szufladę i się tak zastanawiam, jak ją wypełnić tutaj, czym ją wypełnić w zasadzie. Bo tak, tutaj mam kosmetyki do, nie kosmetyki, bo są różne przyrządy do włosów, typu szczotki, jakieś gumki, spinki i tak dalej. Tu mam jeszcze dwa pudełka, w których mam jakieś małe zapasy kosmetyków i hybrydy. Także myślałam, że to tutaj sobie przejdzie. No i zobaczymy, ile tu jeszcze mi zostanie miejsca, jak włożę już to wszystko, więc... Prasuję sobie ubrania, a tu nagle kurier dzwoni. Jest już późno, bo jest 18, a tu jeszcze kurier jeździ. Zaraz sobie rozpakujemy paczkę, ale zostały mi dwie koszulki, także chcę wyprasować, bo jak widzicie, mam stanowisko do... Prasowanie już złożone, także kończę i otwieramy paczkę. Dostałam paczkę od Garniera. W takim przepięknym pudełku drewnianym, jak możecie usłyszeć. Już widziałam tę paczkę u niejednej dziewczyny, ale miło ją dostać osobiście. Odkryć z nami inspirujący świat botaniki, otwórzmy razem nowy rozdział w historii marki Garnier. No ale to pewnie w Warszawie jest, więc raczej odpada. Kiedy się zaczyna? 1 marca. I co my tutaj mamy? Miód i propolis, to jest szampon, regeneruje i chroni. Oraz odżywka bez spłukiwania, regenerujący krem w sumie. Fajnie, że bez spłukiwania, może być ciekawy. I fajne ma opakowanie. I tutaj ten zawór dozujący, że tak powiem. Tutaj mamy jeszcze maskę. Maskę chroni i odżywia, również miód i propolis. Także będziemy testować. I miodziki. A jak miło. Jeden miód i drugi miód. I jeszcze takie coś do nakładania miodu.
Fajnie, miło. Bardzo ładna paczka. Serdecznie dziękuję. Wyglądam w tym płaszczu, jakbym miała szerokie ramiona. Przynajmniej dwa razy takie wielkie, jak mam. Jadę do domu, jestem właśnie już w Rabce w sumie, więc odzywam się do Was dopiero teraz. Jest już druga godzina, mamy piątek. No ale tak wyszło, rano byłam na uczelni. Teraz jadę do domu. Mam ochotę na coś słodkiego, także jeszcze wstąpię na coś słodkiego. Na jakieś lody albo jakąś czekoladę gorącą, coś takiego bym wszamała, bo jestem po obiedzie. Także teraz nie bierze na słodko, więc jak dojadę, to pewnie coś sobie zjem. No i co? Mamy weekend. Zaczyna się weekend. Mrozy są okropne. Dzisiaj ledwo zapaliłam auto. Na dwa razy kręciłam, więc już naprawdę się bałam, że nie odpalę. No, ale na szczęście się udało. W każdym razie, jak jeszcze przez weekend będą trzymać takie mrozy, to będzie masakra. Chociaż słyszałam, że już po weekendzie ma być na plusie. Także straszna, straszna zmiana w ogóle temperatur. Ale dziwnie wyglądam w tym płaszczu. Nie podoba mi się ten efekt. No, ale trudno już. Nie będę go ściągać, jak za chwilkę będę wysiadać z auta. Powiem Wam, że już mam dość tej zimy, tych mrozów przede wszystkim, bo jest takie pakowanie się w te wszystkie szaliki, rękawiczki, kurtki i tak dalej. Już bym naprawdę chciała taką wiosnę, że w trampeczkach sobie biegnę, zakładam jakąś ramoneskę i mogę wyjść, a tutaj jeszcze się muszę cała naubierać, żeby mi nie było zimno. Dobra, odezwę się do Was już na miejscu, pewnie jak już dojadę. Chcę jeszcze skoczyć do Empika, bo zapomniałam sobie książki wziąć z Krakowa i nie będę miała co czytać przez weekend. A to jest taki wolny weekend, że będę mogła sobie coś poczytać na luzie. Dlatego pójdę do Empika i sobie coś kupię po prostu. No tak czy siak i tak bym coś kupowała. Ale mam jedną książkę nieprzeczytaną jeszcze w Krakowie, więc no szkoda, że jej nie wzięłam, ale trudno. Przeczytam ją jako następną po prostu. Nic nie szkodzi. Domu. Możecie słyszeć w tle herbatę, bo znaczy herbatę. Woda mi się gotuje na herbatę. Muszę się trochę zagrzać. W każdym razie w ogóle jest cieplej w Nowym Targu niż w Krakowie. Kupiłam książkę, bo w Empiku. Kupiłam książkę Cudowny Chłopak. Widziałam reklamę filmu tego bestsellera w sumie. I tak się zastanawiam, czy ta książka jest napisana na podstawie filmu, czy film jest na podstawie książki. Ale wydaje mi się, że jest film na podstawie książki. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo jakby była to książka na podstawie filmu, to byłoby to słabe po prostu. Bo przeważnie tak jest, ale nie no, z tego co tutaj jest napisane, to raczej jest to książka na podstawie, film na podstawie książki. Także sobie poczytamy, nie była droga, była przeceniona z 36 na 20 zł. Ja przeważnie nie kupuję książek w Empiku, bo są drogie po prostu. Po co przepłacać, skoro możemy sobie w jakiejś takiej hurtowni internetowej kupić. Patrzę przez okno, bo koty się gonią i nie wiem, czy jeden po prostu nie jest za bardzo niegrzeczny. A tutaj figa została oczywiście, ona nie wychodzi z domu przez zimę. W ogóle odkąd, od kiedy ty siedzisz w domu? Chyba od października albo listopada. Ona w ogóle nie wychodzi z domu. Taka domowa bardzo, prawie jak ja. Dobra, zaleję sobie tą herbatę. W ogóle robię sobie herbatę w takim kubku letnim trochę, bo wiecie, to są takie kubki na lemoniadę, na koktajle i tak dalej, ale nie mam żadnego takiego większego kubka. Stwierdziłam, że zrobię w tym. Co za problem. I robię sobie herbatę białą, o której mówiłam w ulubieńcach, ale jej nie mam w Krakowie. Tak ona wygląda. Jest to właśnie biała herbata z Irving Granat z agrestem. W Krakowie miałam mandarynkę z poziomką, też jest dobra. Natomiast ta też jest dobra. Tutaj jeszcze są inne smaki, więc może kiedyś sobie wypróbuję jeszcze jakieś inne. W każdym razie te dwie Wam na 100% polecam, bo są naprawdę przepyszne. Także ona mi się tutaj będzie gorąca parzyć. Nie będę raczej jej piła przez słomkę, przynajmniej dopóki nie wystygnie. Spędzi mnie nos. Tak naprawdę skończyłam zajęcia o 12, jest już 5:30, ja dopiero dotarłam do domu. Nawet już nie przed 5:30, bo jest już przed 6:00.
Także nieźle mi to zeszło. Czy światło jest? Straszne. Ale no tak bywa czasami niestety. Czekam jeszcze na rodziców i chyba pójdę się rozpakować, przebrać, bo jestem czarna, jak widać. A tu taka jedna czeka zapewne na głaskanie. I to... Przebrałam się właśnie w dresiki, jak widzicie, nawet spodnie, dresowe, bluzę. I jest od razu wygodniej, bo miałam taką dosyć obcisłą sukienkę. Myślę, że będę kończyć tego vloga. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy mam wystarczająco materiału, ale zmontuję go, bo chciałabym zacząć od jutra, ewentualnie od niedzieli, nagrywać kolejnego vloga. Także jeżeli on jest krótki, to wybaczcie, postaram się, żeby kolejne były dłuższe, ale akurat tak się zdarzyło, że no takie były dni. Zimno, nigdzie się nie wychodziło, bo naprawdę było nieprzyjemnie na polu, więc nie było po prostu co nagrywać. Także liczę na to, że jak już przyjdzie ocieplenie, bo od następnego tygodnia ma być już coś cieplej, no to automatycznie coś będzie więcej do nagrywania, chociaż to nie jest do końca uzależnione od pogody, ale jednak. Zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym vlogu. Pa!